Moje dziecko skończyło szkołę muzyczną pierwszego stopnia, więc to jest parę lat jednak nauki gry na fortepianie i to gdzieś tam zostaje. No a teraz jest w takim swoim świecie muzycznym i swoich kompozycji i one myślę, że są chyba przede wszystkim jej potrzebne. Mam nadzieję, że światu też będą potrzebne. Mi się przydały w reportażu i cieszę się, że do jakiegoś stopnia, no nie, że właśnie także w tym stopniu byliśmy w stanie zrobić to razem. Te relacje nigdy nie były złe. One były zawsze bliskie i myślę, że to nam bardzo pomogło w odnalezieniu się w tej sytuacji po coming-outcie. Tak? Znaczy, to akurat ta gęstość relacji nie była rewolucją w naszym życiu. Wszystko inne tak, ale nie to, co było między nami, między mną, moją żoną Magdą i córką i Wiktorią. Myślę, że jesteśmy teraz w dobrym miejscu, w dobrym momencie.